Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wodan, a to kolejny odcinek z Cywilizacji 6. Nasze państwo Maurysów, jak widzicie, cały czas się ładnie rozwija, ale mamy cały czas tą wielką wojnę. No i pewnie jak zauważycie za chwilę, dzisiejszy odcinek będzie bez montażu, bez cięcia, ponieważ no po prostu nie wyrobiłbym się z wyrenderowaniem odcinka i posklejaniem tego wszystkiego w jedną kupę. Dlatego też mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało i będziecie się też dobrze bawić, tak jak przy tych montowanych odcinkach. Dobra. Musimy dzisiaj rozwalić to Rio w końcu, dlatego też trzeba podpłynąć jak najszybciej tymi wszystkimi łodziami tam, w pobliże właśnie, jak widzicie tutaj, tego miasta i zacząć strzelać jak tylko możemy. Tylko właśnie, tu jest taka katapulta, która mnie trochę wkurza, dlatego może byśmy wzięli i ją zaatakowali, żeby ona miała też mniej życia. No i może ogólnie już pójdziemy zaraz powoli w tamtą stronę, tym bardziej, że mamy tutaj bardzo dużo łodzi. Wszystkie idziemy tutaj leczyć oczywiście i powoli ruszać tymi jednostkami w tamtą stronę. Lojalność tutaj już, z nią nie ma problemu, więc myślę, że nawet z tej strony też będzie można podejść za chwilę tymi toła i atakować po prostu z każdej strony. Dobra, tutaj musimy dać uśpienie. Tą łodzią sobie wróćmy szybko tutaj na tereny, żeby się wyleczyć. A nią możemy na razie czekać. Cały czas brakuje mi saletry, ale możliwe, że zaraz dostaniemy jakieś zasoby. Mam się taką nadzieję, że będą jakieś zasoby. I tu właśnie, to jest to... co ja tu chciałem zrobić, bo... z jednej strony bym atakować, ale z drugiej strony boję się zestawić tutaj jednostki. Chyba teraz atakując miasto, prawdopodobnie od dwóch łuczników dostanę i umrę. Więc... musiał się wycofać tutaj na farmy, ale te wtedy i tak mogą mnie ostrzelać. Atakując dwa razy, prawie rozwalę mury. Teraz zróbmy tak. A tu zróbmy tak. Na tej turze splądrujemy po prostu. Musi tam trzeciego toa po prostu wysłać. Nawet nie pamiętam, czy to, czasem tego nie zrobiłem. Dobra, po prostu szlak handlowy. Ogólnie strasznie mi się podoba, jak to teraz miasto patrzcie się rozwija. Dzięki temu, że Petrę wybudowaliśmy, naprawdę jest świetnie. W sumie właśnie, bo jak nie będzie montażu, to by zdało się włączyć po prostu muzykę. Dobra. I gramy. O właśnie, ten trzecia jednostka toa i teraz z nią myślę, że już sobie bez problemu damy radę tutaj rozwalić to miasto Holandii, Amsterdam. Cały czas wysyłają mi takie żądania, bo właśnie dzisiaj zobaczycie dużo rzeczy, które się normalnie tak pomiędzy cięciami dzieje. Okej. Udało nam się zdobyć tutaj ten cel. Nie udało się im wypełnić celu, który chcieli zrobić, dzięki czemu zyskaliśmy 200 względów dyplomatycznych, które oczywiście nam się na pewno przydadzą. Dobra, tutaj pierwsze tak, jeszcze wytrzymamy rundę. A, bo tu mamy kuszników teraz. Czy ja na pewno wytrzymam rundę? Wiecie co, nie chcę ryzykować. Dobra. Aha, bo to są te łodzie. Zabolałoby mnie trochę. Podpójmy to łodzią, oszczelajmy. Wami za to. Zróbmy to w ten sposób. I tu w ten sposób. Pięknie. No i tu kolejna jednostka. Niech wyjdzie na ląd. I na razie damy sobie tej fortyfikacji, może tamci mi zaatakują. Dobra, a tutaj pod miasto. I atak na mury. No i tutaj się zastanawiam, co zrobić. A, mogę awans zrobić. I myślę, że ten awans zrobimy, żeby przetrwać kolejny atak. W sumie to nawet bym zrobił krok w tą stronę. Czekajcie, zróbmy tak. Opuszczenie formacji. Zróbmy krok tutaj. Akurat nie tym chciałem zrobić krok na tą stronę. Chciałem tym, bo chciałem... asplendować nie mogę, no ale to dostępny awans. Przeciwko jednostkom zwalczania kawalerii, siły bojowej podczas walki w dzielnicy. Zróbmy to. Tutaj sobie splądrujmy. Dobra. Zobaczymy, jak w następnej turze się uda. A tu oczywiście te piękne pola po prostu. Patrzcie na to, co tu się dzieje. Farma, 5 tego żywności. Tu jak zaraz kopalnię zrobimy, bo tu chyba można było kopalnię zrobić. Będzie naprawdę świetnie, jeśli chodzi o produkcję. Zakup, uniwersytet, super. Tam ktoś pisał, że mam, że mi przeszkadza to, że mam tak dużo wiary. Ej, mogę zrobić czytelnicę. Ja bym chciał ją zrobić. Tylko, że widzę, muszę na polu lasu deszczowego to zrobić. 45 tur. Trochę dużo. Dało się te pola polepszyć. Wiecie co, może tak, na początku zróbmy sobie budowniczego, a potem zobaczyć. Okej, emisariusz.
W Aucklandzie już mamy spoko, więc można wysłać go tutaj, na dwóch wyślę, żeby Evern był nasz, dzięki czemu możemy wybierać sobie jakiekolwiek chcemy rozwinięcie naszych apostołów, co mi się na pewno bardzo, ale to bardzo przyda. Dobra. Leczymy, leczymy, leczymy. Okej. Dobra, tura myślę w takim razie. Zobaczymy, te jednostki dostały tak jak myślałem, ale były na fortyfikacji, więc myślę, że przeżyją. Tu mamy zawarcie pokoju z Khmerem i ja go wezmę, bo mi nie jest potrzebne od niego jakoś dużo, nie wiem, złota czy czegokolwiek. Ja oni dołączyli do tej wojny tylko po to, bo tam było w tamtym momencie taka decyzja po prostu Kongresu Światowego. Okej, nie słyszałem, żeby jakakolwiek jednostka mi umarła, więc jest dobrze. I patrzcie, w tej wojnie zostały już tylko dwie teraz, dwóch innych, dwie nacje. Dobra, co mamy tutaj? Otrzymamy utworzenie szlaku handlowego do wybranego gracza, daje 4 złota, oddajmy sobie jeden głos na to. Podniesienie do siły bojowej jednostek tej religii, wielka kraba. Mógłbym ich przegłosować wszystkich, bym chciał, wystarczy, żebym po prostu zagłosował na przykład tutaj. W sumie ten jeden szlak handlowy mi się przyda, więc wystarczy, że przegłosuję, 150 punktów dam i nikt powinien wygrać. Dobra, zróbmy to. O kur... Dobra, nie wiem jak to się stało. Mniejsza o to. Przegrałem. Następny awans. To jakbym mury walił, to było naprawdę słabo. Ale tych bym mógł ładnie im walnąć. Wiecie co, tak, sobie tutaj zrobię plądrowanie. Tutaj umrę wtedy jak tak zaatakuję. Awans. Wiecie, nie chcę tych bardzo dobrych łodzi stracić. Niektóre łodzie są naprawdę mocne. Byłoby mi po prostu szkoda je stracić. Tu splądrujemy. Tu zróbmy awans dopiero w następnej turze. Więc teraz możemy, nie wiem, plądrowanie zrobić. A tutaj tak. Pierwsze wieża obleśnicza musi podpojechać. Po drugie... Wy macie full HP, to atakujcie miasto. Wy plądrujecie dla zdrowia. Wy możecie wiarę splądrować. Już nie mamy niestety gdzie tutaj plądrować dla zdrowia. Czy atakujemy, ale wtedy możliwe, że stracę tą jednostkę. Ona ma trzeci poziom, więc trochę mi szkoda jej. A nawet bardzo mi jej szkoda. Zróbmy fortyfikację. I następna tura, zobaczymy co się stanie. O! I tutaj oczywiście kopalnia. Piękna produkcja, zaraz lecimy na kolejne pole. Dobra, Brazylia nie zabija mi żadnej jednostki. Tutaj też przeżyliśmy. Zajebiście. I czy Saletrę trafiliśmy? Trafiliśmy Saletrę. I mamy od razu, dostajemy Saletrę Suwę, więc będziemy mogli niedługo łodzie ulepszyć. 13 rund i będziemy mieć arsenał wenecki, czyli coś, co naprawdę bardzo, ale to bardzo chcę. Dobra, i teraz tutaj. Zdałoby się tak. Zdałoby się ich wycofać. Tutaj mają mały poziom, to zróbmy tak. Najwyżej stracę tą jednostkę jedną. Tu atakujemy miasto. Tej jednostki bym nie chciał stracić, więc tu zróbmy... Plądrujmy sobie. Dobra. Okej, kolejne badania. Zróbmy sobie w końcu irygację. Mam tam banany, które chciałem też rozwinąć, ale nie mogę po prostu, bo nie miałem cały czas do tego czasu i miałem irygacji. Nie wiem czemu, ale mieszka to. Dobra. I teraz jak tutaj rozegramy to. Możemy oszczelać. Minus 6 obrony, super. Tu możemy zaatakować miasto. W sumie tu by się przydała wieża obleżnicza. Ile by kosztowała mnie wieża obleżnicza? 400 zł. No i super. I z tą wieżą obleżniczą, jak tylko podejdę tam, to już jest po prostu game over dla nich. Wygra na pewno. Dobra, ta łódź niech się wycofa. Leczyć się znowu. Ta niech podpłynie. Może będą. Miasto będzie może atakowało te łodzie, a nie tą, która szczela. Zobaczymy. Uśpienie. Tutaj. Plądrowanie drogi, dostępny awans, bym zaatakował, pół HP, bym mógł stracić tą jednostkę, więc poczekajmy sobie. Uśpienie. O,
to wielki admirał, to nic, nie, i tego nie mogę zabrać niestety, więc... Tu fortyfikacja do uzdrowienia, leczymy. Widzicie teraz, jak dużo rzeczy dzieje się pomiędzy tymi cięciami niektórymi. Chcecie jednostkę? Nie, chyba nie. Okej. Czyngis coś do mnie tam mówi. Tutaj strasznie mało życia mam, ale jeszcze jakoś żyjemy, dobrze, dobrze jest. Może damy radę, dobra, sobie węgiel wynajdźmy. I teraz tutaj tak, tą jednostką się wycofamy. No to, abyśmy tymi zaatakowali mury. Nie. To podpłyńmy. Wow. Tu musimy po prostu wieżę obleźniczą dojść. Jak dojdziemy wieżą obleźniczą, to już będzie bez problemu. Dobra, kolejna podpływa. Wymieni potem tamtą. Pięknie. Tutaj dalej możemy awans zrobić. Tutaj też awans, ale to na razie nie trzeba. Aplikacja. No i kurde, w końcu zniszczymy tą Brazylię. Po tak długim czasie. W końcu się uda. Czy to jednostko to damy radę dobić miasto? Boję się, że ją stracę, więc może zróbmy na razie awans i po prostu zrobimy to w kolejnej turze. A tutaj Marę, bo tam za Marę dostajemy dużo punktów. No i tu oczywiście produkcja, patrzcie, 5 produkcji, jeszcze 11 tur i będziemy mieli nasz wspaniały arsenał wenecki. A wtedy to już nie ma zmiłuj, po prostu lecimy ostro i to naprawdę ostro z budową floty. Tym bardziej, że teraz saletrę zbieramy, więc za chwilę będziemy mogli ulepszyć nasze piękne statki. W ogóle patrzcie, już chcą mi dać ten miecz tnący tratą relikwię. Ja i tak ją wezmę. Tu na początku chcę Rio. Jak Rio będę miał, ja temu jedno miasto mogę zostawić. Nie ma problemu, ale ja chcę jego stolicę. Tutaj też nie, na pewno tego nie zaakceptuję. Nie można tracić. Okej, mamy tutaj humanizm, możemy wybrać sobie kolejną ideę. I niech to będzie... ulepszenie obozowiska, otrzymuje plus 1 do produkcji, 1 do żywności. Już tu nie ma szpiega. Dobra, chodźmy bardziej w tą tutaj inżynierię cywilną, bo chciałem też urbanizację i tak dalej mieć jak najszybciej. Dobra. Wycofanie się. Level up. Podpływamy tą jednostką. Szkoł. Wieża obleżnicza pod miasto. Atak na mury i na życie miasta. Tak samo tą jednostką. To sobie plądrujemy dla uzdrowienia. Tu podpływamy, wymienimy potem tą jednostkę. Super, idzie wszystko dobrze. A tutaj w końcu trzeba kończyć to miasto. Zaatakujmy tak, na początku tym. A potem tym. I mamy w końcu podbity Amsterdam. Odzyska te ziemię. Czy to było ostatnie Tak, to było ostatnie miasto Holandii, więc Holandii już nie ma. O kurde, tutaj nad Kolos był. No to zdobyliśmy Kolosa, fajnie. To jedna cywilizacja oczywiście mniej. Zachowamy oczywiście to miasto, a tu możemy jeszcze rozwinąć swoje farmę tutaj na dole. Czy może też i produkcję, o ile tam będzie. Naprawa, możemy naprawiać w ogóle, jako toa możemy naprawiać tutaj niektóre ziemie. Bardzo fajnie. Tu oczywiście budujemy na początku pomnik. I jednego gracza mniej. Jednego gracza mniej. Byśmy musieli też jeszcze Brazylię podbić. Brazylia, z tego co wiem, ma jeszcze jedno miasto. Brazylia. Które nie mam pojęcia, gdzie jest. Albo i mam pojęcie, bo to są chyba granice Brazylii. Albo się mylę. Nie, zobaczymy. Na razie tura. Najważniejsze jest to, że chyba żadnej jednostki straciłem. Czy... O! Japonia wypowiedziała mi wojnę. I Egipt wypowiedział mi wojnę. Dobra, widzicie, jedną wojnę będziemy kończyć, dwie kolejne dochodzą. Bywa. Co mogę więcej powiedzieć? Bywa i tyle. Ale ja, jako że tutaj mogę tak, tą jednostkę się wycofać, bo że mam tyle tych statków. Tymi byśmy mogli podpływać. Ty, one strasznie dużo HP zabier... Dobra, atakujmy. Wtedy jest awans, no i pięknie. To niestety nie mogę tam wpłynąć, nie mam miejsca, żeby się tam dopchać. Ale to będzie chyba koniec. Pięknie! Mamy Rio! I co najlepsze, pełna lojalność za 7 tur. I to mi się podoba, oczywiście zachowamy miasto. Nawet za 4 tury pełna lojalność. I teraz możemy zakończyć wojnę z Brazylią.
Ponieważ ja teraz chcę jeszcze, po pierwsze przekazuj mi te wszystkie miasta. Po drugie masz mi dać... Czy ja już mam ten wielki artefakt? Wielkie gdzie jest wielkie dzieło? Gubernatorzy, światowy klimat, wielcy ludzie. Chyba mi wielkie działa w ciało jakoś. Nie wiem, miesza o to, dobra. Brazylio, słuchaj, kończymy tą wojnę. Bo nie mam pojęcia, gdzie ostatnie twoje miasto, nie chcę się go szukać w tym momencie. Przekazujecie mi wszystkie swoje miasta. Tak. I co jeszcze możecie dać mi? Rtęć możecie mi dać. Żółwie możecie mi dać. W sumie widzę, że oni się już na wszystko zgadzą po prostu. Złoto naturę, ile się da. Całe złoto wasze. Wszystkie wasze względy dyplomatyczne. Pewnie 20 będę mógł maksymalnie wziąć. Tak, oczywiście 21. Nie można, 20. Nie wiem, konie. Po prostu wszystko zabieramy od nich. Okej, okay, przyjmujemy pozycję. I w końcu wojna z Brazylią po tak długim czasie. Naprawdę strasznie dużo tur trwała ta wojna, ale skończyła się, co najważniejsze. Więc teraz mamy wojnę z Egiptem. I wojnę z Japonią, która w sumie gdzie jest? Tu mamy Japonię. Dwa miasta. Nie widzę więcej. Więc spoko, myślę, że bez problemu sobie damy radę. Co najważniejsze, mamy już dwie stolice podbite. Więc jeszcze tylko kilka stolic podbitych musi być i wygramy po prostu przez dominację. Co też bardzo ważnego jest, stolica Korei jest blisko wody, więc możemy po prostu naprawdę wjechać tam naraz i co fajne ustawić się trzema statkami przy stolicy i po prostu atakować z każdej strony. Dobra, pomnik. Wy się w końcu może wyleczycie. A, patrzcie na to! Kto to mi uciekł? A, nie mogę, już przecież skończyłem wojnę, a już chciałem atakować ich, dobra. Mówi mi, czy popójmy jedną jednostkę tutaj, bo chcę zobaczyć, czy tam jest na pewno ta jednostka tego. Brazylii, raczej to ostatnie miasto Brazylii. Czyli możliwe, że mogłem kończyć się już do końca, ale jakoś tak nie chciałem. Nie chciałem po prostu ich niszczyć tak naprawdę poważnie. Patrzcie, dobra, zniszczyłem ich kompletnie. Ale nie chciałem się ich szukać, chciałem już po prostu wojnę, znaczy spokój. Troszeczkę mnie wkurza to, że od razu mi ci wypowiedzieli wojnę, no ale co zrobić. W ogóle, jeżeli chodzi o naukę, jesteśmy z przodu. Jesteśmy z przodu i to jest bardzo dobre. Tutaj dostępny awans. I co możemy zrobić tu? Jako że... Tu mamy bardzo mało miejsca na cokolwiek. To na przykład dzieci przemysłowe, to nie opłaca się tego robić. Kulturowo byśmy mogli zrobić. I tak zróbmy też. Dobra, ponaprawialiśmy tam. A tutaj kolejna kopalnia. Strasznie mi się podoba, jak te pole tutaj wyglądają. 8 tur i mamy arsenał wenecki. Bardzo fajnie. Mamy strasznie dużo wiary i strasznie dużo złota na turę. I możemy 8 szlaków handlowych zrobić. Czemu 8 aż? Nie no, kolos chyba nie daje mi jakoś więcej, ale... Okej, 8 szlaków handlowych, to trzeba teraz zrobić te 8 szlaków handlowych. Właśnie, wielkie dzieła. No i nagle, no właśnie, nie wiem czemu wtedy nie było wielkich dzieł i czemu nie mogłem wziąć od tego. Od Brazylii tej relikwii, ale mniejsza o to. Muzeum sztuki. Ja wielkich pisarzy nie mogę brać, muzeum sztuki mogą być, dobra. Brakuje mi cały czas jeszcze 7 saletry i będziemy mogli zrobić. Właśnie, czy jest gdzieś jeszcze saletra, której na przykład jest blisko, która jest blisko moich granic? Z tego co widzę, to nie. Saletro widzę, jest problem na tej mapie, niestety. Będzie trzeba po prostu przeskoczyć szybko w kolejne, do kolejnych łodzi. A kolejne łodzie to już będą pancerniki parowe z węglem, więc mam nadzieję, że po prostu węgiel trafi. Zobaczymy, 2 tury jeszcze do tego potrzeba. Dobra, tutaj sobie po prostu zrobimy czuwanie wszystkim. A tutaj rozwijamy te pola. Strasznie mocne mają pola Maorysi. To trzeba przyznać, naprawdę, jeżeli chodzi o rozwijanie tych niektórych pól, to naprawdę jest
bardzo, bardzo mocno. No i właśnie, czyli tutaj było to ostatnie miasto. Mogłem już wykończyć tą Brazylię tak naprawdę. I na przykład zburzyć to miasto. W sumie za kilka tur nie wypowiemy im wojnę, podpłyniemy naszą flotą, zniszczymy i będzie koniec. No bo co innego możemy zrobić? Bomba kulturowa, pięknie. Tu jeszcze możemy zrobić. Tu naprawmy spichlerz. A tą łodzią sobie nie zwiedzamy, znaczy jakieś niezwiedzone tutaj miejsca. Chingis chce od nas saletry. Ja oczywiście wam saletry nie dam, bo saletra jednak mi się bardzo, ale to bardzo przyda. I mamy odkrycie uprzemysłowienia przez Maorysów, wskazuje kierunek rozwoju w epoce przemysłowej. Mamy węgiel, mamy nawet 3 jednostki węgla, więc naprawdę fajnie. Widzę, że tu jest jeden. Mamy drugi tutaj od razu już zdobyty, więc węgiel już będzie rósł. 6 natury mamy węgla, fajnie. Mamy też węgiel tu, więc jeszcze bardziej nam rośnie tutaj produkcja. Widzicie, 7 produkcji w tym mieście. No i oczywiście tutaj na górze, który trzeba jak najszybciej rozwinąć. Czy ja mogę jako Toa rozwijać? Nie, mogę tylko naprawiać. Dobra, no to czuwanie. I tu, tak jak chciałem, pancerniki parowe, myślę. A potem okręt podwodny. Już ropa idzie. A ropę mam tutaj, zasób. To nie, zróbmy sobie na razie silniki parowe. Pancerniki parowe nam się przydadzą bardzo, a potem najwyżej coś zmienimy. W ogóle teraz w nauce naprawdę stoimy bardzo, ale to bardzo dobrze. Jak widzicie, 165 nauki natury, oni mają 80, więc gonimy ich w kulturze. No tutaj turystyka to natura 37, mamy tylko 24 turystyki na kulturę, więc trzeba to za chwilę zwiększyć. Piramidy mogę zbudować w ogóle. Ja tu chyba świątynną chciałem zbudować w tym miejscu. No widzicie, pomiędzy po prostu tymi cięciami jest naprawdę tak dużo takich... dużo takich momentów, gdzie właśnie ja przenoszę gdzieś jednostki, czy też właśnie teraz tutaj naprawiam, no ale no niestety nie wyrobiłbym się dzisiaj z tym. Właśnie ja w ogóle zapomniałem, że ja cały czas mam wojnę teraz z Japonią i z Egiptem, więc może jako, że Egipt się za bardzo mocny czuje, mi tu podpływa jakąś jednostką. Gdzie jest moja jednostka? Właśnie ta. Pięknie. Dobra, myślę, że będziemy powoli zaczynać płynąć w stronę Egiptu. Przynajmniej jeżeli chodzi o nasze jednostki tutaj, te morskie. Dobra, kolejna tura. 22 minuty, więc myślę, że tą jedną turę sobie rozegramy. I w następnym odcinku już myślę, że po prostu ominę wam ten moment przechodzenia dalej tymi jednostkami wszystkimi, po prostu będziemy już tam obok. Będziemy już obok Egiptu. Kurde, przeżyli. A widzicie. A tutaj muszę mieć budowniczego, żeby ten węgiel jak najszybciej rozwinąć. Pięknie. 6 produkcji z pola. To jest to. Strasznie mi się podoba, jak mi się wszystkie miasta rozwijają, naprawdę. Tylko wiecie, czego mi bardziej brakuje? Obszarów mieszkalnych. Dlatego, że często moje miasta mają po prostu zbyt mało... mają zbyt mało tego... miejsca, gdzie po prostu mogą stać... czy gdzie mogę na przykład zrobić właśnie jakieś dzielnice, czy cokolwiek innego pod właśnie... pod obszary mieszkalne. A w sumie jeszcze jedną turę puściłem, miało to nie być. Potępia mnie, no potępiaj sobie mnie. Mi to wszystko jedno. Nie dam wam tego. Oczywiście wam tego nie dam. Ale widziałem, że saletrę mają, więc możliwe, że oni wezmą tą saletrę. Dobra. Ale myślę, że na tym skończymy. Wiem, dzisiejszy odcinek niemontowany, troszeczkę mniej się, w ogóle mniej tur minęło na pewno w odcinku, bo on montowanych dużo więcej mija. Arsenał Wenecki za 2 tury, więc myślę, że damy radę sobie w kolejnym odcinku ten Arsenał Wenecki zdobyć. Będziemy cały czas mogli rozwijać, tutaj w ogóle są świetne niektóre miejsca na kampus. Jak widzicie, plus 5 tutaj, jeśli tylko ten obóz barbarzyńców w końcu rozwalę. Ale to już w kolejnym odcinku. Teraz się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapę w górę, zostawcie jakiś komentarz. I widzimy się już kolejnym razem w montowanym odcinku. Więc na razie, pa, see ya.